Te słowa. Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy. Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy. Oddaję Ci pokłon uwielbienia. Oddaję Ci pokłon uwielbienia. W podziękowaniu za to. W podziękowaniu za to. Że zechciałeś mnie stworzyć. Że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata. Od początku istnienia świata. Pisałeś księgę o swej miłości. Pisałeś księgę o swojej miłości. Do rodzaju ludzkiego. Do rodzaju ludzkiego. Do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte. Dziękuję Ci za Pismo Święte. Proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy. Dziękuję Ci za Maryję. Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swej miłości do człowieka. Dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci za Jezusa. Twojego Syna. Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę, którego wydałeś światu na mękę i na ukrzyżowanie dla naszego zbawienia. I na ukrzyżowanie dla naszego zbawienia. Proszę Cię z całego serca, proszę Cię z całego serca, niech Twoja miłość, niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę. Niech się szczerze nawrócę. Aby po wypełnieniu się moich dni, ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Modlitwa prowadzenia, teraz sobie usiądźcie, rozważamy. W trzecim dniu będziesz rozważała męczeństwo mojego Syna Jezusa. Kiedy powołałem do świętości świętą niewiastę, a ona z pokorą przyjęła moją wolę, w moim Synu sam wstąpiłem na stworzoną dla człowieka ziemię. Ludzkość bowiem została skażona piętnem grzechu pierworodnego i tylko jedna Maryja nie była dotknięta plagą zepsucia. Cała ludzkość straciła łaskę i pogrążona była w mroku własnego grzechu. Postanowiłem więc, że poświęcę własnego Syna na przebłagalną ofiarę, która wyjedna przebaczenie ludziom i zapewni im wielkie, niezasłużone łaski, które tak bardzo pragnę dla nich zlać. Nikt jednak ze śmiertelników nie kochał ludzkości tak gorąco, aby mógł cierpieć za nią tak okrutnie i oddać za nią życie tak niewinne. Ofiara, której żądała moja sprawiedliwość, musiała być tak wspaniałomyślna, jak mój zamysł wywyższenia ludzkości, która zasługiwała raczej na karę i potępienie. Mój Syn z miłości przyjął moją wolę, bo umiłował ludzkość moją miarą i zapragnął dzielić z nią moje ojcostwo i posiąść rodzeństwo nieśmiertelne, którego nie dotknie więcej piętno zepsucia. Zapragnął wprowadzić do swego królestwa ludzi wygnanych z raju i dzielić z nimi swoje wieczne szczęście. Przyjął więc ciało z Maryi, ukazał się światu widzialny w wymiarze jako dziecko niewinne, poświęcone Bogu jako pierworodny syn, pierwociny nieba, łaski ofiarowanej ludzkości po jej upadku. Jezus przeżył całe ludzkie życie, niemowlęctwo, narodziny, dzieciństwo, młodość i dojrzałość. A kiedy dojrzał jako owoc mojej łaski, a zarazem owoc niepokonanego łona, Maria złożyła go na moim ołtarzu. Nie zerwała go i nie zachowała jego słodycz dla siebie, ale doglądała go na własnym łonie, kiedy zdawał się już dojrzały i gotowy. Ofiarowała mi go, abym uczynił z nim, co mi się podoba. Odebrałem więc z rąk niewiasty go i zawiesiłem na powrót na drzewie, aby każdy do niego spojrzy i ofiaruje go mi, dostąpi łaski przebaczenia i odkupienia swoich win.
krwawe męczeństwo Jezusa uzdrowiło moje zranione serce, które zlewając na świat łaskę przebaczenia, otworzyło się ponownie na ludzkość. Powstańmy. Ojcze, uwielbiam Cię za to, że poświęciłeś dla mnie swojego jedynego Syna, aby patrzeć na Jego krwawe męczeństwo i zasłonić Nim przed sprawiedliwą karą. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi nowe życie w Jezusie i przez Jego krew złączyłeś mnie znów ze sobą rodzinnymi więzami. Proszę Cię pokornie, abym przez całe życie patrzył na ukrzyżowanego Jezusa i ofiarował Ci go za grzechy moje i całego świata, aby Jego męka nie była dla nas daremna. Mój kłani z całego serca Bóg zapłać za piękny dzień, za kolejne świadectwa wiary. Dziękuję wszystkim służbom technicznym na pielgrzymce. Błogosławię Was na spokojną noc. Mamy przed sobą minimum 8 godzin snu. Kto się chce kąpać w wodzie, zezwalam spacerować tylko dwójkami, trójkami, nie w pojedynkę. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias. Bóg zapłać. Dziękuję, pozdrawiam ukochanych internautów. To również było moje błogosławieństwo kończące dzień dla wszystkich przyjaciół i członków naszych grup na całym świecie. Bóg zapłać.